I worki z węglem. To jest normalnie grabież w biały dzień. My walczymy teraz o swoje prawa. Żeby ludzie mieli pracę ogólnie, to jest 100 tysięcy osób prawie. Dzisiaj się płacimy za energię 50 groszy za 1 kWh. Jeśli zamkną Turów, to będzie to poniżej złotych 50 albo i więcej. Także ludzie...